Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Monster Train, i cóż. Rozpoczynamy po raz kolejny zwykły przebieg. Tym razem powiem wam szczerze, jednak będzie to wyjątkowe podejście, gdyż udało się, uwaga, uwaga, tylko się wczytko to zobaczycie. Właśnie. Odblokować nowe aspekty w Hellhorned i Stygian Guard. Więc tak, w przypadku Hellhorned mamy na początku taką królową oraz jakieś tam specjalne impy. Jak widać, one po prostu zadają obrażenia 10 pierwszej jednostce, na którą trafią. Nic szczególnego, ale nawet wiecie, fajne. W przypadku Stygianów natomiast mamy takie macko coś oraz kostki. I no widzicie, one dają dużo frostbite'ów w ogóle. Tak więc mamy sposoby na granie. Dzisiaj chciałbym połączeniem właśnie tego plus w sumie tego spróbować. Oczywiście Convenant 1, bodaj się nie udało przejść. Więc zaczynamy z nowymi konfiguracjami. Zobaczymy, jak to będzie dziwnie. Może coś ciekawego się uda. I na start dostajemy dwa Hornbreakery i ośmiorniczki i jedną Rage Serum. Okej. Dobra, powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Ale dobra. Kiedy wyzywasz drugą jednostkę podczas rundy, dostajesz jeszcze energię od tej rzeczy. Od przywołań są podwójne. No oczywiście, że rzeczy od przywołań są podwójne. Mamy impy w końcu. I teraz tak, to samo tu mamy. A... co? O! Okej. Czyli będę mógł samodzielnie usuwać swoje impy. O to, żeby zadawać potężne obrażenia. Może być ciekawe. Tutaj mam natomiast... A, dobra, nie rozumiem tego non-morsel unit cards. No niestety. Naprawdę nie rozumiem tego non-morsel, więc weźmiemy to. Może to być zła opcja czy coś, ale... no. Ja jestem z tych, co nie sądzą, że istnieją złe opcje. Oczywiście tak, oni, większe wyzwanie. Zaczynamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Gorzej tylko, że no, w sumie... jeśli, no, będziemy stosować te impy, to one będą szybko nam ginąć. Dobra. Giną wszyscy, więc w sumie... no, niestety też. Ale no... dobra, nie ma co i tak się przejmować. I czyżby te... niestety te impy są chwilowe, więc wiecie co, będziemy musieli mocno, podkreślam, mocno podinwestować w impy. Jestem tego pewien. No, dobra, tak więc on. To coś. Dobra, Frostbite i w sumie więcej niestety nie zrobimy. I już powiem szczerze, widzę, że to rzucanie impami jest fajne, ale... powiedzmy sobie szczerze, zbyt ryzykowne, żeby z tego korzystać jakoś niezawodnie. I w sumie zablokowałem sobie tą zdolność właśnie przez własną głupotę. Dobra. Prost tak, tak. Tak. Dobra. Udało się przynajmniej tyle. Dobra, jeden imp. W sumie. Jeśli to unicestwie, to będę mógł rzucić tym impem, więc... wiem, że to nie najmądrzejsze, ale niech będzie tak. Wiecie, głównie po to, żeby rzucić impem. I w sumie... dzięki temu tak... jak tak patrzę, to chyba uda się wygrać nawet. Chociaż, no nie ukrywam, rzucę impem. Chociaż fajna rzecz, to jednak... jak na mój gust, trochę zbyt ryzykowne, żeby brać. Tylko no niestety dalej nie wiem, co znaczy to non-morsel. Więc trudno powiedzieć. Okej, oczywiście, tak, imp. Bo w tym przypadku, jak mówiłem, musimy brać wszystkie impy. Okej. To jest fajne, co? Ciężko zagrać, dobra, wezmę to, bo może się kiedyś przyda. Przechodzimy dalej w sumie. No. I ciężki wybór, oczywiście, że jedziemy tam, gdzie można impy dostać. Okej.
Szczerze wziąłbym jego. Na drugi piętro, co prawda, więc nie będzie aż tak dobrze, ale no wiecie. I Endless, dobra. No, teraz już mamy wygraną, gwarantowaną po prostu. A coś takiego jeszcze fajnego do ulepszenia. W sumie na impię rzucać, ale ona będą szybko ginąć, więc nie ma sensu. Po prostu wziąłem to, co chciałem, mamy nieskończonego impa. A żeby nie było, to jest naprawdę potężna opcja. Patrząc na to, że możemy rzucać tym impem za potężne obrażenia, jeszcze on sam będzie w sumie działał. Dobra. Ile on bije? Mało, ale okej. To bym szczerze taki, będziemy tu właśnie jednego impa zawsze dostawiać, tak? Tam postawię ją. Będzie dobrze. Więc tak, tutaj impy ogólnie mówiąc. Niestety on jest bliski śmierci już. Więc zaraz pewnie padnie mi tak na amen. Tu właśnie inne kwestie. I na koniec co? Tak. O, jak pięknie. Najlepszy imp mi się trafił właśnie. Diabolic Automaton. Unlock the Umbra. Okej, nawet nie wiem, co to jest, powiem wam szczerze. Ale kim ja jestem, żeby narzekać? Po prostu cieszę się z tego, że coś odblokowałem. Chociaż prawdopodobnie to jest kolejny klan, więc... Oj, będzie się działo. No i Endless, więc imp powraca. Niech będzie tak. I w sumie cóż, nic więcej nie zrobię. Ona co prawda wyrzuci tego impa, ale imp powróci, więc dlatego mówię, że to nie problem. O, powrócił? Nie wiem. Tak, powrócił, dobra. Dobra, on zginie, tamten nie, więc no niestety. Chyba tym razem nie przetrwamy. Nie ma miejsca na kolejnego impa, niestety. A szkoda. Przy okazji, co my tu mamy? A, te dwie rzeczy, dobra, to nic takiego wielkiego. No i niestety zginie przez te kolce. Więc nie jest za dobrze, ale no. Na szczęście mamy jeszcze impy, które mogą trochę polepszyć sprawę. Weź tego, że w sumie sytuacja jest o tyle nieciekawa, że nieważne co zrobię, i tak czeka mi prawdopodobnie porażka. A, dopiero teraz zauważą, że on ma atak na wszystkich naraz. Super, super po prostu. Po prostu genialnie. Nic za nic ująć. A cóż. No to by było na tyle. Prawdopodobnie podogniemy na pierwszym. Po prostu, dobra, drugim pokoju. Chociaż nie, dobra. Na szczęście jeszcze nie, ale już jest niedobrze. Mój błąd po prostu, wiecie, z tym rzucaniem impami i zapychaniem pierwszego pokoju. Dobra, jakieś kolejne rzeczy, co my tym razem mamy? No, jest Umbra. Okej. Zdecydowanie będę chciał ich przetestować, jak tylko padniemy. I teraz co my tu mamy? No, taki imp może być. Teraz przydałoby się nieskończoność. Zarzucić. No, co my tu mamy? Dobra, to niech będzie. No i mówię, teraz tylko mieć kolejnego impa z tym efektem nieskończoności, ale to jest artefakt, więc wybaczcie, artefakty są ważniejsze. Okej. Zdecydowanie super. Szansa na to, że pierwsza runda po prostu, wiecie, będzie całkowicie pominięta. I teraz tak, niech będzie on. Jakieś wydarzenie oczywiście. Co my tu mamy? O, coś nowego nareszcie. Więc tak, tutaj mamy... Postu, który daje nam dwa energii za każde dwie klątwy, czy tam ogólnie te plagi w talii, a tutaj mamy... co? Nawet nie wiem, o co chodzi. Ale... Okej. Tu mamy jakieś zdobądź 3 zwęglone żary teraz, zdobądź ulepszoną wersję później?
Okej. Okay. Nie wiem, o co chodzi, powiem szczerze, ale... Wiem, że to jest mało przydatne i... zniknie stali po prostu, jak tego użyjemy. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, zostawię to może... Po prostu zobaczymy jeszcze, co to będzie za przydatne coś. No. Oczywiście, już mamy bossa. A, jeszcze tak, jeszcze tego brakowało. O, nie jest najlepiej, nie będę ukrywał. 40 życia, co w sumie tylko on jest w stanie to ubić. Więc tak. Aha, zapomniałem, on od razu zginie. Super, po prostu. To było głupie i tyle. Zapomniałem o tym. No, już chyba widać, gdzie zginie tym razem. A, jeszcze ten zostaje tutaj ze swoją bombką. Dobra, co to jest? To trzeba tego impa tutaj. To jest tak, to na szczęście dobrze imp się trafił i mogę go wyrzucić tu, tak. Okej. Okay. I on w sumie niech stoi, bo tak, po prostu i tyle w temacie. Dobra. No, jak mówiłem, szkoda trochę, że ten imp nie był tym, jak to się nazywa. Nieskończonym impem, ale no. I tak, teraz to oczywiście. Co? Okej, trochę będzie to zmarnowanie impa, ale w ten sposób przynajmniej pozbędziemy się jednego, więc okej. Damage shield, ale Frostbite tracie się tego pozbędzie, więc nie ma co się martwić. Na wszelki wypadek jeszcze tak. Okej, dobra. I w sumie tym razem rzut impem się przyda. I to bardzo nawet. Chociaż nie ukrywam, chyba lepsze ogólnie byłoby co zwykłe pochodnie. Tam to zostawiaj bombę. Okej, tego nie masz się przejmować raczej. No nareszcie. Nieskończone impy po prostu się zaczynają, więc... No, jest dobrze. Tego się mogę pozbyć. Okej, coś jeszcze tutaj mogę dostawić? Nie. Za to mogę tutaj dostawić te śmierniczki na wypadek, gdyby coś się potem przydarło. Oczywiście jedną. Zapomniałem o tym, że jesteśmy na wszystkie. Dobra, niestety tam ucieknie, ale... Nie jest to wielki problem. I tak, 10 życia mu zostaje, niestety mu ucieka, co... Czemu zawsze to działa tylko na jednego? Najczęściej nie tego, którego trzeba. Dobra, robię się z tym. Trzeba tutaj coś zrobić. Chyba nie. Dobra, na wszelki wypadek i tak zrobię to w ten sposób. Nie mówcie, że to na wszystkie impy wyrzuca. Jeśli wszystkie, to ona powinna chyba sama z impami stać. Dobra, mniejsza. Okej, tak. Tutaj, tak. No i jest spokój. Okej, tak, więc... Aha, czyli no, tak, że to wszystkie naraz. Spodziewałem się, że wiecie pojedynczo, ale niestety wszystkie naraz to trochę zmarnowałem. No i cóż, pewnie już czeka mi porażka w takim wypadku, jak tak patrzę. Szkoda, że nie ma, wiecie, jakiejś tam karty, która powoduje, że impy się sam przywołują co rundę. Nie, może jest coś takiego, ale nawet o tym nie wiem. Ale że ona, wiecie, jest mocno związana z ostatnim pod impy, jeśli się weźmie rzut impami. Dobra, w sumie... Tak, co, nawet pobiło go. Więc tak, mam jedno miejsce, co mogę, tylko impa. Albo śmierniczkę, ale wydaje mi się, że imp jest cenniejszy. Dobra. I zobaczymy, czy uda się przetrwać, chociaż niestety... Nie jestem w stanie powiedzieć, że nie. Ale byś widział, bo ten imp ciągle gada mama i w ogóle.
tego typu sprawy, a on nie przeżyje niestety, tak, można przynajmniej go wykorzystać do tego, żeby trochę go zranić teraz, tak, tak i... No niestety, w tym momencie już padnie raczej. Więc to niestety nieudane. Ale no. Nawet jeśli coś było nie tak i w sumie złego do złego, przynajmniej mam nowy klan, więc... Chociaż ten Covenant, nie wiem czy to jest dobry pomysł, że go w ogóle używam. Ale dobra, mniejsza z tym. Tym razem, co my tu mamy? Umbra, czy Umbra. Okej, okay, wydaje mi się ciekawi. Oha. Okej. Okay. Oryginalni rezydenci piekieł, którzy przekopywali Crucible, czyli kocioł, czy tygiel, dla cennych materiałów, które pomogą walczyć z Serafem. Okej. Okay. Penumbra i Shadow Shade Splitter. Okej. Okay. Ad-common or non-common? Czym uncommon w sumie morsel? Unit to your hand? Nawet nie wiem, czy mi zdali to morsel, ale okej. I jeśli chodzi o sprzymierzeńców, wziąłbym w sumie ich, bo się niewiele brakuje, żeby odblokować tutaj drugiego bohatera. I powiem szczerze, no... Wiem, że mógłbym bez konwenanta i było pewnie dużo łatwiej, w szczególności, że nie znam... A dobra, wyruszę bez konwenanta, bo jak mówiłem, nawet nie znam Umbry, więc będzie trochę ciężko. Dobra, co i nawet na razie mnie nie interesuje co, jak, gdzie, bo i tak pewnie tam nie dojedziemy. Najpierw zobaczmy, jakie są artefakty. O! Szansa na to, że pierwsza i ostatnia jednostka zamienią się miejscami, jak wchodzą na pociąg, albo przeżycie dla wszystkich. A, wezmę to. Wiem, że ryzykowne, ale lubię sobie poryzykować tutaj i... Okej. Okay. O! Co to jest? Okej, czy mogę go zrobić 40 na 25? Wow, mocny. I nadmiar jednostek po prostu... Znaczy nadmiar może przychodzić na następne jednostki, tylko że on jest za 4 punkty. Ewentualnie zostawić 3 i jeszcze poszerzać. Jak to się nazywa? Miejsce, dobra, oczywiście, że wy to wiecie, więcej jednostek na piętrze, co dużo lepszy rezultat ostatecznie. I tak, nie biorę niczego, chociaż może bym mógł? Nie no, 4 obrażenia są ryzykowne. Oczywiście chciałbym zobaczyć, wiecie, jak najwięcej tych efektów, ale... Dobra, mniejsza z tym. Jestem pierwszym, będę ostatnim. Dobra, zobaczmy, co to jest w ogóle. Aha. Okej. Okay. Czyli nawet nie wiem, jak działa to całe eaten i pożeranie, ale dobra, niech będzie. Dwóch takich mamy. Jego muszę postawić, żeby on nie padł. I w sumie nie wiem, jak to ma działać, ale okej. No, niestety nie jest za dobrze. Dobra, sytuacja jest okropna, powiem wam szczerze. Tak, bardzo nawet okropna. Okej. 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 Powiem wam szczerze, tego nie przeżyjemy. Już to czuję po prostu, że niestety przepadniemy i tyle. Tutaj idzie 3. Tu mamy kolejnych 4. Fajnie, ale jest jeden, tylko co to da? Jeśli to jest jeden atak, po prostu leczenie się. Mam tutaj ich wszędzie pełno. Ja jeszcze on, super po prostu. Nieprzydatny pod żadnym względem. Właśnie, Rage im schodzi w sumie. A to jest największa szansa na to, że jednak możemy to przetrwać. Dobra, dwóch ich tutaj, teraz tak. Oj, niestety. Powiem wam szczerze, ciekawie się zapowiada, ale to jest jakieś chyba mocne combo, pomysły, wymysły. Nie do końca to, co bym... Powiedzmy...
był w stanie zrobić, łącznie z tym wszystkim. No nie jest dobrze. A, nie warto było. I nie warto było. Dobra, wykorzystam je. Może dzięki temu przeżyję chociaż. Coś się udało. I tak teraz mogę od razu już powiedzieć. Ciekawa zdolność, nawet bardzo. Jeśli wiecie, ta jego cała. Ale ciężko będzie tego używać bez dodatkowych jednostek, więc zdecydowanie musimy teraz pod nim wysłać mocno nowe jednostki. Antumbra Assault? Zadaj 3 obrażenia. Aha. Jeśli dobije, dodaję 2. A, dobra, czyli morsel to są przekąski, takie właśnie te, które są z tym zjedzane. Dobra, to już przynajmniej wiemy, jak to działało. Czyli na każdą jednostkę tam zadziałało, okej. Okej, czyli dostaję, jeśli dobiję za te 3 obrażenia, to dostaję 2 takich kostków, potem... Z 1 do pojemności na piętrze, a tutaj... Ha. Zadaj 3-krotność tego, co wydaje na obrażeń wrogiej jednostce. Jeśli dobiję, to dostaję 2. Szczerze wezmę to, bo jednak nie będzie łatwo. Jeszcze gorzej, nie ma żadnych jednostek. Nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze. Zaklęcia, co i ulepszenie jednostek. Umbra banner. Wybaczcie, muszę zobaczyć po prostu, jakie są tu jednostki. Morse Maker. Czyli coś to będzie wzywało nam te jednostki całe. Ciekawe, a tutaj... Aha. Kiedy wyzywasz... Morsel, czyli przekąskę, przez Wikopię. Bardzo ciekawe, ale wezmę jego, bo on będzie dawał dodatkowe... za darmo co rundę. A co to jest? Powiem szczerze, mam teraz fajny pomysł. To by mogło być ciekawe, ale nie. To bym zrobił za darmo, może nie, co nie jest aż takie dobre. A to za darmo. I bym zarzucił temu jeszcze powracanie. W ten sposób, wiecie, zawsze będziemy mieli jedną przekąskę na rundę. Nie jest to może jakieś mądre, ale niech będzie, że spróbuję. I wow. Powiem wam szczerze, spodziewałem się różnych rzeczy, ale nie tego. Oj nie, tylko nie oni. Oj, na szczęście mam kartę, którą mogę ich unicestwić. Ale się tylko trafi. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Cek, cek. I... niech będzie tak. No niestety. No i mamy 2 morsele. Co jest fajnie. Co to znaczy cardless? Aha. Okej, okay, zrozumiałe. I teraz to, jak to zostanie zjedzone? A, dostaję 4 życia, a tutaj 4 ataku. No. Fajne, 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 bardzo fajne. Dobrze, że może tutaj już są oni. A, mamy już darmowe przekąski, więc tak. Będę z nich korzystał oczywiście. I teraz tak, regeneracja, regeneracja. I więcej już nie mogę, ale jest to dobrze. Kurczę, czyli strategia... tej frakcji jest po to, żeby tworzyć jak najwięcej tych przekąsek, żeby wykarmić całą armię nimi. Po prostu, żeby... Żeby po prostu... Powiem szczerze, nie wiem, co ja mam powiedzieć o tym wszystkim. Poza tym, że super, dobra. Dostajesz to, wiem, że ryzyko, ale tak, dostajesz. Przekąska. A jedno energiowa, czyli to nic takiego. Jedno energiowe, czyli to nic takiego, co w sumie. Je postawię tam, bo... To nie ma znaczenia, gdzie one są. Okej. Oj, nie! Jak to jest fajne! I wiem, że tak nie powinienem ciągle się tym nieco zachwycać w ogóle, no ale wybaczcie, jakoś tak wynikło. Fajne.
Na wszelki wypadek wstawię je tam. W sumie tak nie mam na niej nigdzie miejsca. Oczywiście, a nie, dobra, miałem jednak to miejsce, ale no niestety. Oj, jakie smutne, nie uda mi się nakarmić tym razem, bo tak. Bo bossu niestety będzie ich incestią. Ale dobra, mniejsza z tym, jakie to jest fajne. Wiem, że możecie naprawdę się zdziwić, że aż tak zachwycam. Bo w sumie to jest podobne do mechaniki rzucania impem, ale... No, dla mnie to jest dużo fajniejsze, takie po prostu właśnie tworzenie sobie przekąsek dla bohatera, czy dla innych jednostek. Przy okazji też wiem co i jak, dobra. O, daj... Rage 3. I... Wyssanie żaru 2. Przyjaznej jednostce. I dostanie 3 energii. A, czyli takie wypuszczenie energii z Rage'em. Okej, okay, tutaj co mamy? Plus 1 do pojemności, a tutaj... Też jednorazowo, ale dodaj 3 przekąski lepszej jakości. O, wezmę to szczerze. Może być ciekawe i znowu nic. A, dobra, wezmę Stinga. Wiecie, Sting jest fajny, przynajmniej pod kątem tego jako karta, że no, nie jest jakiś taki super wymagający i... Artefakt. Tam bym mógł co prawda usunąć z tego słoika różne efekty, ale dobra. O. Wezmę szczerze. Więcej na drugim piętrze będę mógł trzymać, nawet. I teraz co mamy? O, ponownie ich. Szczerze... Ciekawe, ale wezmę tego też. Będę miał w ten sposób, wiecie, drugie piętro przygotowane na przekąski. Będzie tam się rozwijało i będę miał też przygotowane przekąski na pierwszym piętrze. No, rozumiem, takie coś. I co my tu mamy? O nie. Kupuj kartę 5 razy albo kupuj kartę. No cóż. To się może źle skończyć. Ale szczerze mówiąc, jeśli już to prawdopodobnie bym wziął to. I nie no, 5 kopii tego to może być aż zbyt ryzykowne. Ale jedną kopię dodatkową zawsze warto mieć. Okej. Dobra. Dobra, nawet bardzo dobra. I mamy znowu Talosa Architekta. Są Talos Architekta. Okej. Dobra, mniejsza. Okej, dostałem. Okej, dostałem co i niestety pierwsza jednostka będzie wycofywana przez nią. I ona będzie trudno atakować. No, ogólnie mówiąc, w teorii nie jest tak dobrze. W praktyce da radę sobie poradzić. Oj, to sobie uświadomiłem, że teraz to jest dużo mniej użyteczne. Dobra, trudno się mówi. Nie, ewentualnie. W sumie zarzucę sobie to na później, czemu by nie. Już mogę powiedzieć szczerze, że też bitwa będzie bardzo trudna. No, dopóki ona tutaj nie zejdzie, to chociaż będzie trochę łatwiej. Oczywiście, że zejdzie od razu. Bo jakby inaczej. Jest coś cennego, nie? Dobra, to idzie po prostu tył. W tym miejscu musimy się sami już przejmować tym, jak to wyjdzie. Prawda, wiecie, teraz on będzie głównie się karmił sam sobą, że tak nazwę, przez nią, ale no, może to i lepiej. Okej. Chociaż przez jakiś czas to da może mi spokój. Nie, najlepiej, no, przynajmniej cokolwiek, Sting. Na szczęście dobije. Chociaż ona tam była niegroźna. No i tutaj Regen. Niech będzie. I co? I to niech idzie tutaj. Nie wiem, kto go zje ostatecznie, czy on, ale bez różnicy to dla mnie, szczerze mówiąc. Najważniejsze, że no w sumie. Po prostu jakoś się udaje to przetrwać, póki co. I tu minus 2 życia, no zarzuciłbym, ale niestety nie mogę, mam za mało życia. Więc tak, dodatkową przekąskę. Oczywiście, tak. Wąski fajna rzecz. Niestety zajmują miejsce, więc nie jest też tak łatwo.
zabijać wrogów, teraz sobie uświadomiłem. Dobra. Warto, warto pamiętać. I tak, om, nom, nom, pyszne przekąski, dawaj kolejne. I teraz kto zje? Aha, czyli chyba on zjadł wszystkich. Tak. On zostanie odepchnięty, oczywiście. Jest coś jeszcze takiego ważnego, co trzeba zrobić? Mogę w sumie zrobić za darmo sobie znowu przekąskę. Ale nic wielkiego, więc skoro to jest nic wielkiego, to tak, jego tutaj dostawię i dostanie tą przekąskę. Czemu by nie? Jeszcze tak. Czy tutaj coś jest? O, zdecydowanie muszę to zarzucić, jak tylko mam okazję. I w sumie to tyle, tak, z tych kwestii ważniejszych czy mniej ważnych. Ale i tak, najlepsze jest to, że mamy przekąsek pełno. I muszę przyznać, że naprawdę nie spodziewałem się tak dużo od tej gry. Myślałem, że to będzie kolejna karcianka na zasadzie. No, karcianka, karcianka, co i proszę, jakie są fajne mechinki. Najlepsze, no każdy po prostu klan czuć, że jest osobnym klanem, więc tak. Zdobądź 3 niepospolite lub rzadkie przekąski. Mieścimy je jakoś? Tak, mieścimy, więc zobaczmy, co tu mamy. Aha, wszystkie tego typu. Dobra. Okej, więc ty dostaniesz tam życie. A tu, co by się działo, nie działo, wstawię po prostu te pod atak. I w sumie nie mam już miejsca na użycie jakichkolwiek kart, więc... A nie, dobra, jeszcze jedną przekąskę mogę wcisnąć. Nie, nic wielkiego, no dobra, przynajmniej więcej energii będzie na następną rundę. Wiecie co, w sumie teraz jakbym zaczął też zastanawiać, jak będzie on dostawał kolejne ulepszenia, czyli co, będę mógł jeszcze więcej tutaj miejsca stworzyć na jego piętrze? Jeśli tak, to będzie potężne w sumie. Dobra. Pyszne przekąski, wiem o tym. W sumie te przekąski to coś dobre z... Jak to się nazywa? Ścianka na ten, jak to się nazywa, no. Brakuje mi słów, no ścianka na obrażenia. Okej. Za dużo to ja tutaj już nie zdziałam. Ale może jakąś specjalną przekąskę dostanę. Dobra, i jak tam? O, zostanie mi zestawiona z tego co widzę, więc tam trzeba się przejmować. Tak. Ale jeszcze jak mogę, to sobie oczywiście podrzucam przekąski, wszystko co się da. I tak, wiem, że to są nie do końca przekąski, ale ich tak będę nazywał tych nutków i no. Smacznego po prostu. A teraz sobie zauważam, że ma się dostać. Ja powiem nope, żadna się nie dostanie, nie jest spokój. Czyli jak na razie straciłem aż jeden punkt życia na tym połączeniu. No cóż. Jaki to jest fajne. To chyba nie jesteście w stanie tego zrozumieć, jak po prostu to ekscytuje i w ogóle jak mi się to podoba. Ale no, dla mnie to jest takie po prostu wow, jakie to super. Po prostu. Więc no, więc że te przekąski są urocze, to jeszcze bardzo przydatne. Ale dobra. Teraz to już mniejsza z tym, udało się, pokonaliśmy ją. I teraz największy dylemat. Oha. Aha. To pozwala przywracać te przekąski, ale co? Szczerze wezmę to, wiecie, to jest ryzykowne, ale... Jeśli dobrze rozumiem, jak to działa, to może być potężne. Teraz tak, tutaj, czy jest cokolwiek takiego potrzebnego? Szczerze z przekąskami, ona może być potężna, albo ona. Też wezmę ją. Wiecie, postawimy na trzecim piętrze czy coś. Spróbujemy zdobyć jej quick i będzie bardzo dobrze. O i oczywiście. Tym razem wiem, że energia ważna rzecz, ale no, pojemność ważniejsza. I teraz tak, złoto, ulepszenie jednostek, odnowienie życia. I oczywiście co? To musimy zobaczyć już teraz. A, nie wiem czy to jeszcze bardziej będzie działało. A, zwiększa po prostu tylko jeden. Nie najlepiej. A co to jest gorcz? O, plus 4 ataku, 2 życia. I 2 lifestyle.
trochę. Czyli na początku mam dwa lifestyle, jeśli się nie mylę. Tutaj mogę zwiększyć do 3, ale nie. Wezmę to, będę go karmił i on jeszcze będzie wzmacniał się jeszcze bardziej. Fajne. Dobra, teraz tylko czy jest gdzieś... Oj, niestety nie ma tego, czego potrzebuję, więc... Przelosowanie. Jest quick. W tym momencie, jeśli ją dobrze nakarmimy, ona będzie miażdżyła wszystko, co istnieje. Ale cóż, takie piękności to zobaczymy dopiero w kolejnych odcinkach, bo na ten moment się już czas pożegnać. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie... W sumie jak będzie, bo teraz mogę wam powiedzieć szczerze. Nie byłem jaki ten swój plan nagrywania, ale i tak bardziej nagrywam, co mam ochotę, kiedy mam ochotę i tyle, więc no, dobra, to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.